W poprzednim odcinku wzięliśmy pod lupę kebab Am-Am, czyli kebab, który promuje Kamil Grosicki. No i się okazało, że ogólnie, tak jakbym miał jednym słowem powiedzieć, było średnio, patrząc na standardy warszawskie. No bo tak jak mówiłem, gdyby kebaba Am-Am postawić w Zakopanem, to rozumiem, że miałby wzięcie, bo byłby tam, uważam, najlepszym kebabem w obecnej chwili. Biorąc pod uwagę to, co nas spotkało w Zakopanem. Jak nie widzieliście, to oczywiście zapraszam parę filmów wstecz. Dzisiaj bierzemy się za taką największą, w zasadzie bezpośrednią konkurencję dla kebabów Am-Am, czyli kebab Bafra, który już prawdopodobnie widzicie za mną. To jest największa sieć kebabów w Polsce, człowieku. Prawie 400 już lokali, 379 chyba, jak podają u siebie na stronie. Także w ogóle niesamowite dla mnie. Ja myślałem, że jakiś Zahir czy coś takiego będzie takim największą siecią. A się okazuje, że Bafra. Te wszystkie budki. Rozumiesz? Tego z kolei nie promuje żaden piłkarz, wyobraź sobie. Tylko promuje to taki dosyć większy gość. Mariusz Pudzianowski. Najsilniejszy człowiek na świecie promuje. Poleca w zasadzie. No jest taka fota. Polecam. Kiedyś jeszcze był jego zestaw. Dało się zamówić właśnie zestaw Mariusza Pudzianowskiego. Niestety widzę na tej budce, że Mariusza zdjęcia nie ma. Więc nie wiem, czy to jest tylko w wybranych Bafrach, czy już po prostu to jest nieaktualne, a Mariusz już tylko poleca bez swojego zestawu, nie wiem. 15 koła trzeba mieć, żeby taką Bafrę otworzyć podobno. Taki jest minimalny wkład. No i też obiecują tam na stronie, że 15 tysięcy na rękę miesięcznie sobie zarabiasz z takiego kebaba. Skoro oni mają 400 punktów w Polsce, to znaczy, że to musi się sprzedawać, bo inaczej no to wiadomo. Wiadomo. No chyba, że umowa jest tak skonstruowana, jak to otwierasz, że nie możesz się później od tego oderwać, nie wiem. Idziemy, podchodzimy, ale normalnie kolejka jest tej. Tortilla 1 plus 1 gratis T-Mobile, chyba jak masz telefon z T-Mobile na kartę, nie? Ty, ja mam T-Mobile. Masz T-Mobile? No, tylko ja mam abonamenta, to się zalicza się? Magenta Moment? Magenta. Tortilla 1 plus 1 gratis Magenta Moment z T-Mobile. Oferta dotyczy małej tortilli, szczegóły oferty w aplikacji Mój T-Mobile. Ściągnij Bafra apkę i zbieraj super nagrody. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Dzień dobry. Ja poproszę. Nie ma tego Pudzianowskiego już. Pudziana? No. To jest jak to zestaw Pudziana. Czyli jest to nadal? To jest, tylko po prostu nie na tym. O, dziękuję bardzo. Siła! Podwójnego mięsa. Siła podwójnego mięsa. Kroi się coś dobrego. Polecam Mariusz Pudzianowski. Dobra, poproszę zestaw Pudziana w takim razie. Mamy tak dwa takie zestaw Pudziana, mamy dwa. Okay. Albo z krążkami, albo z krążkami cebulowymi. To jak robimy? A co jest, bo nie słyszałem? Jeden zestaw jest z krążkami cebulowymi, a drugi jest z frytkami, tak? Tak. To bierzemy jeden taki. Przecież to bez sensu, będziemy mieć dwa te same kebaby. Zróbmy tak, weźmiemy zestaw Pudziana z frytkami. Aha. W kebabie mięso mieszane, sos mieszany, poproszę. Mieszane, sos mieszany. Jakie picie? Polecam Pepsi, tak. To Pepsi, Pepsi Max, poproszę. Tak, okej, bez cukru. Tak, i osobno poprosimy krążki cebulowe. Jeszcze do ketchup do tego zestawu, bo jeszcze frytki są. Poproszę. Ile krążków cebulowych jest w zestawie Pudziana? Już mówię. 6 pewnie. Bo rzadko kupuję to. Rzadko kupują zestaw Pudziana? W sensie u nas, bo u nas jest inna klientela. Okej. Bo u nas to głównie ludzie z tacy, wie pan, z budowy. Okej. No to siła. No tak. Powinna tak być. Krążki cebulowe, no tak 6, tak. 6 sztuk jest w zestawie, tak? Nie. Muszę zrobić to tak, będzie okej. Okay. Dobra, to osobno poproszę 6 krążków. Jeszcze dokładnie zobaczę, bo muszę tam zobaczyć. To pan zobaczy i wtedy zobaczymy, ile bierzemy. Bo chcę wziąć tyle, ile jest w zestawie. Mhm. Dzisiaj jakiś mam... To wszystko? Humor. Nie. Poproszę jeszcze nuggetsy, 6 sztuk. Tak, poproszę, bo w zestawie Pudziana jest tortilla mała, duża, średnia, jaka jest? To jest specjalna tortilla duża, tylko ona jest jeszcze powiększona o mięso z takiego ze zestawu Pudziana. Okej, czyli to jest największa, jaka jest? Nie, największa to jest gigant, ale tam jest mniej mięsa niż w zestawie Pudziana. Okej, dobra. To poproszę jeszcze najmniejszą małą tortillę, mieszany. Mamy to? Tak. Jeszcze, nie, jeszcze poproszę. Ja nie wiem, czy... Kurde! Jeszcze poproszę kebab burgera. Burger? Tak. Jakie mięso? Kurczakowina? W kebab, w burgerze? Tak. No tak, może jak... kurczak, co? No mam więcej kurczaków. Kurczak? No dobra, niech będzie. I jaki sos łagodny, mieszany? Mieszany. Okej. I poproszę jeszcze w takim razie fryto kebab w bułce. To chwila pójdzie, to 260 gram mięsa. Mhm. To frytki. To jest jedna z niewielu rzeczy, które polecamy tutaj. Okay. Nie robisz bardzo sobie dobrej reklamy. Nie, no ja nie umiem, dlatego mówię, że się
się stresuje. Nie stresuj się, stary. Dlatego ja się bardzo stresuję takimi tymi, ale tak szczerze, to nasze frytki stały kiedyś obok takiej z frytkami, takiej budy z frytkami. To nasze frytki wygrywały. Okej, okay. Dobra. To jest coś, co taki specjał zakładu, można powiedzieć. Super. Będzie dzwoniło dalej, tak? Tak, jak będziesz... tak, robię dalej. Czekamy w samochodzie, dzięki. Dobra, dobra. Mam wszystko. Dobra, kolega, mogę go tak chyba nazywać, bo wydaje mi się, że jesteśmy w miarę rówieśnikami. Zestresowany mocno, ale nie ma czym się stresować. Nawet jeśli ocenimy bafrę negatywnie, co jest bardzo prawdopodobne, widząc jak wyglądało to mięso. Ale nie będę zapeszał, nic nie mówię jeszcze. To nie mówimy o tym punkcie, tylko o całej sieci, nie? Wiecie o co chodzi, no. Mamy zestaw pudziana. Uuu, frytki. Zacznijmy od frytek dzisiaj może. O, frytecki są w tym zestawie. Jest kebab w tym zestawie. 260 gramów mięsa jest, tak jak nam pan powiedział. To nie jest jeszcze największy kebab, jaki tu można zamówić. Takiego nie braliśmy, już bez przesady. Picia nie wzięliśmy, zapomnieliśmy, zaraz weźmiemy. Półlitrowe picie jest w zestawie pudziana jeszcze. Pepsi, Mirinda, 7-Up do wyboru, do koloru. Frytki to podobno specjalność zakładu, tak nam powiedział. Tak słyszałem, no. Takie są jak w Popeye'sie w Stanach przynajmniej, tak były frytki. No. Totalnie zwykłe frytki, mam wrażenie, że z jakąś przyprawą paprykową, coś takiego. Nie specjalność zakładu? No, normalne, najprostsze, najzwyklejsze mrożone frytki. Po prostu. Nie krawcina. Zestaw pudziana możecie jeszcze sobie dobrać, zamiast frytek, wziąć sobie krążki cebulowe. Zaraz wam powiem, ile to kosztuje, ale najpierw odpakujmy. No pokaźne rullo. Taki kebabik, razem z frytkami i z piciem półlitrowym, tak jak mówiłem, czyli zestaw pudziana, kosztuje tutaj 39,60. Zamówiłem też małą tortillę, żeby porównać sobie cenowo, wielkościowo i smakowo oczywiście, to z Am Kebab. Jedziemy, wgryzam się. W ogóle dziwne, bo nie ma nawet 15, a tam kula już na wykończeniu. Nie wiem, czy to takim tutaj idzie, czy to się już kręci jakiś czas. Soczysty ogólnie, już po pierwszym gryzie. Sporo sosu białego. W Amamie była tylko ta pasta na górze, czosnkowa. Tutaj jej nie ma, ale sos mam wrażenie, że jest lepszy, bo bardziej go czuć. Słabo tam ze smakiem stały, bardziej wyraziste te sosy. On jest jakiś taki nabity dosyć solidnie tym mięsem, tą kulą. Z warzywek jak na razie tylko kapuśnikow, biały i czerwony. No i pomidor, chyba nie ma cebuli czerwonej tutaj. U Grosika była. Uj. Trafiło mi się na dosyć taki solidny kawałek albo solidną ilość tej kuli w jednym gryzie. Jest to mielonidas i to taki z tych takich podłych, bym powiedział. Jest, to się rzuca, że jecie po prostu papkę, że jecie pasztet, a nie mięso normalne. Sosy powiedziałbym, że są smaczne po prostu. Dobre kebabowe sosy, no ale to mięso. Wydaje mi się, że tam było chyba trochę lepsze, aż tak się ten pasztet nie rzucał. Albo tamtego mięsa było po prostu mniej i nie było takiego dużego zderzenia z nim. No bo te kule wyglądały podobnie, no nie oszukujmy się. Albo też grubość skrojenia tutaj zagrała, nie? No to mięso nie jest dobre, no to jest zwykła kula po prostu. Zwykła kula, drakula, marketula, pasztetula. A jak cenowo? No bo cztery dychy, za duży kebab. Ja już bym się samym tym najadł i to tak myślę, że na dłużej niż godzina, dwie. Do tego frytki, do tego picie 40 zł za cztery dychy. No nadal to jest kula zwykła, no nadal to jest tortilla, nadal to jest taki dosyć biedny kebab, jeśli chodzi o jakość tych składników. No cztery dychy, no to jest taki tutaj dosyć rozsądny pakiecik. Nie jest najgorzej, nie? Jeśli do tego jest jeszcze picie. Tutaj są lepsze te sosy i powiem ci, że nie wiem, czy bym nie wolał bafry zjeść od tamtego, no bo jednak sosy są ważne w kebabie. Mięso bym powiedział, że jest to samo, tu po prostu nie wiem, czy grubiej je skroili, czy więcej miałem w jednym kęsie tej kuli. Jakbym miał jakościowo postawić i mięso za mama, to bym na tą samą półkę je dał. Na tą samą. 15,60 trzeba zapłacić tutaj za 6 takich nuggetów. W Lidlu są takie nuggetsy mrożone do kupienia. W tej takiej paczce, co do złudzenia przypomina pudełko z Maca. Gorsze niż w McDonaldzie. No gorsze, to trzeba powiedzieć. Ta konsystencja jest bardziej luźna. Bardziej taka papkowata. Bardziej zmielona. Zobacz. No nie je się tego przyjemnie, nie je się tego komfortowo. Nie czujecie, że jecie kurczaka, że jecie mięso, tylko taką papę. Po prostu zmieloną papę. Ogólnie jałówka i papa. Ciekawy jestem, jaki procent sprzedaży wszystkiego z bafry mają takie nuggetsy. Wydaje mi się, że nikt tego nie bierze po prostu w takim miejscu. Dużo lepsze są w McDonaldzie, a i tak, umówmy się, te z McDonalda to nie są jakieś wyżyny nuggetsowe. Więc jak jest gorzej niż w Macu tutaj, a kosztuje to 16 zł, no to no, ja bym się nie skusił drugi raz. Lipton. Uważam, że Lipton. Mocno są zmielone. I takie też napowietrzone, jak kula po prostu. Słuchajcie, przechodzę od razu do małej tortilli. Koszt takiej tortilli tutaj to jest 20 zł 90 groszy. U Grosika to było 20 zł, chyba równe z tego co pamiętam. Więc ceny są bardzo, bardzo podobne. No tutaj o złotówkę droższa bafra. No mięso mieszane znowu.
te kebaby zwijane w tortillach bardziej przemawiają do mnie tutaj, mają więcej smaku, mają jakiś taki większy charakter. Wydaje mi się, że jest to przez te sosy. Tu w ogóle nie ma pity do wyboru. Mhm. Tam była, tylko będziesz jak ona wyglądała. Dostaliśmy kapcia po prostu, kapciucha. Ja rozumiem, że to ma prawie 400 lokali w Polsce, bo to jest taki kebab, no taki znowu 6 na 10, ale lepszy, bo te sosy ma lepsze. Mhm. To jest po prostu jak większość osób myśli kebab, to pewnie myśli coś takiego. No to nie wiem, czy to ma sens, no bo to jest taki po prostu zwykle, jak średnia. To nie jest coś, na co wstajesz i dzisiaj bym zjadł bafrę. No nie, ale lepszy niż Amam, bardziej mi to wchodzi. Pójdzie siła jednak. Frytki typowo kupne. No i dobrze, że jest ta przyprawa, to ona troszkę dodaje jakiegoś takiego sznytu, takiego rękodzieła, ale no, ja tu mocno fryturę czuję. Nie wiem, ile kosztują, ale są takie lekko słodkie i mało tej cebuli tam jest, dużo tej paniery. 7,90 za 6 krążków. Jeszcze nie znalazłem tu... Hamburgera masz? Mhm. Opa. A jakiego ja jem kebaba? Małego. Okej. Okay. Na pewno lepiej to smakuje niż wygląda. Ta kula wyglądała tutaj no tak mocno biednie, tak, że aż się zastanawialiśmy, czy to jest na pewno z dzisiaj, czy z wczoraj, czy jeszcze dalej, ale na pewno smakiem nadrabia. Szczerze, na jednego i drugiego nie miałbym ochoty. Ani na mama, ani na bafrę. Dobra, ty, a w sumie, jakbyś miał zjeść kebab Kinga albo bafrę, to co byś zjadł teraz? Mocno. Mocna rozkmina, nie? Bo Kebab King też jest takim raczej, no mocno, mocno średnim kebabem. Tylko Kebab King jest mocno kapuściany. Tam jest zupełnie, i te sosy są bardziej słodkie, zdecydowanie. No, trudne pytanie zadałeś. Tutaj na pewno oni więcej warzyw używają. No, tutaj na pewno dużo ciekawiej się te sosy zapowiadają. Do Pudzian to samo jest, czy nie? Spróbuj, to od Pudziana jest. To ja widzę, że to jest to samo, tylko więcej mięsa tutaj jest. Nie, no to jest od Pudziana. Od razu wyczuwasz, że to jest ta kula. No i tutaj naprawdę przepotężne kęsy tego mięsa trzeba wziąć, no a ono nie jest najlepszej jakości. Am powstał po bafrze. Nie wiem, jak już bym musiał wybrać, to bym poszedł do bafry. No ze względu na te sosy i ze względu, że bafra jest taka bardziej OG, wiesz, że co chodzi, żeby pierwsza była. Ale ogólnie no to ta sama puła, no. No i proszę bardzo, otwórz swój punkt bafra kebab, franczyza.bafrakebab.pl. Ja wysłałem zgłoszenie w ogóle. Ciekaw jestem, jak wyglądają te umowy. Kebabu burgiero. W ogóle 127 zł zapłaciłem za to wszystko. 17,90 burger kosztował. Pan zaproponował z kurczakiem, więc wziąłem z kurczakiem. No przez kulę taką samą w bułce to nie wiem, czy bym się przedarł. Sos mesiana, jak ta bułka. Bułka taka stostowana. Nie jest to chyba ta taka najgorsza, najbardziej podła buła z folii, najtańsza z marketu. Jest to minimalnie coś lepszego. Mało mięsa. Mało mięsa tutaj jest. Bardziej ta sałata lodowa. No to już jest wymyślanie dla mnie. To jest coś, co w ogóle nigdy bym sam z siebie tego nie zamówił. Zamówiłem to na potrzeby filmu. Tutaj bardziej czuć sałatę lodową, czuć ogórka i czuć sos. Ten kurczak ginie, bo sam w sobie ten kurczak nie jest jakoś mocno przyprawiony. Ta buła już taka jest zmiękczona. No nie, no to a wyobraź sobie jeszcze to w ogóle z kulą samą zamówić. Wiesz, to by było okropne. No tak, bo w sumie wołowa kula to w burgerze wołowina, jakoś tam się to łączy ze sobą, ale no nie no, podejrzewam, że to jest jakaś pozycja wprowadzona na chwilę, która zaraz zniknie z karty. Nie bardzo. To jest bardzo nawet niewygodne do jedzenia, szczerze mówiąc. Gryząc to, trochę się nastawiłem na to, że będę jadł po prostu kebaba w grubej bułce. I tutaj jest taki mięczak, że ta bułka tak naprawdę znika zaraz. Dziwne połączenie, tak naprawdę no kebab w grubej bułce, tylko gorszej bułce uważam. Te sosy, tutaj już po tym właśnie burgerku, bo jest ich sporo, mogę stwierdzić, że dużo lepsze sosy niż w Am-Amie. Tutaj zdecydowanie są wyczuwalne, no tam były takie wodniste niestety. Wydaje mi się, że trochę sporo jak za 18, bo mało tego mięsa tutaj było. Ja nie wiem, jak się za to zabrać ty. To jest, zobacz, kulka. Uch, to takie zbliżenie na blisko z kulką, to wam powiem, że jest... Dosyć intymna sprawa. Oj no, taka sama w sobie. To jest podła strasznie. Taka sama. Jak to zdjęcie? Uchyl, bo k***a się zakebabiłem. No nie wiem, jaka mam to zjeść. Łopa, ale tutaj... Dobra, trzeba wyjść z tym. Kurwa, już cały jestem w tym. Cały. Zobacz, kula jak zwisa tej. Ale jaja. Ile to kosztuje, bo... To jest... O kurwa, leci. To jest w ogóle... Jestem cały w kebabie, przepraszam was bardzo. Musieliśmy wyjść, bo nie dało rady. Łopa. Tak się prezentuje kebab w bułce, tylko że... Nie śmiej się. Tylko, że ja zamówiłem chyba fryto, mówiłem, czy nie?
Tak, fryto było, ale może to, no tak, miał być jakieś fryto. Tak, no tego. No słuchajcie, daj im to zbliżenie, żeby poczuli trochę tego kebaba, no. Tą kulkę, żeby sobie mogli tak. No, no, suche, no. 25 zł. Ja zamawiałem fryto, mi się wydaje, że z frytkami chciałem. To jest nawet sos na obiektywie. Ciekawe, czy... O kurwa. Surowy kurczak. Co ty gadasz? Mhm. Powiem ci, że mnie obrzydził. Taka forma, to nie jest dobra forma zamawiania kebaba w bułce, jak widać tak dokładnie te składniki. Przy mięsie takiej jakości po prostu. Lepiej tego nie widzieć i jeść to w tortilli według mnie. Surowe mięso? Jak to można? No jakiś glut taki, no pokazać ci? No. I takie coś, no. Widzisz, jakaś skóra, no. Jakiś łuj. Jakaś skóra, nie wiem. Jak lata. I to jest pozycja, którą się bierze od razu do ręki i od razu zjada. Nigdy na wynos tego nie bierzcie. Ale no mimo wszystko trzeba powiedzieć, mięso jest jak jest, jest podła ta kula. To już teraz to widzę, z bliska się z nią, że tak powiem, zapoznałem. No nie wygląda to dobrze, no wygląda to strasznie wręcz, no. Dużo warzyw, dużo pomidora, dużo sałaty, troszeczkę kapusty czerwonej, troszeczkę białej, z tego co widzę, ogórek. Zawartość warzyw jest bardzo fajna, na plus. Sosy również są na plus. Jakość mięsa? Jeśli decydujecie się na kebaba kulomocowego, proponowałbym tortille, żeby jak najbardziej zniwelować tutaj wizualnie to, co jecie, żeby na to po prostu nie patrzeć. Naprawdę plus za sosy, bo nie jeden kebab mógłby się od bafry uczyć. Jakiś włosek na bafru ma taki kłaczek. No nie wiem, no tutaj już jest wiesz. Ten kebab to wygląda trochę, jakbyś już go zdążył zwrócić i mi tutaj dopiero przekazać. Tu znowu chickena mam takiego, znowu jest glutowaty, zaufajcie mi, nie chcę tego jeść. Widzę, że to jest podobny kawałek do... Ty, ale o co chodzi? Zobacz, jak ten kurczak jest pokrojony. Jakoś takie, jak, to, jak małża wygląda troszkę. To jest szarpani. Szarpani? To ma jakąś kurwa dziwną konsystencję, stary. Podła. To muszę przyznać i powiem, że gdybym następnym razem przyszedł do bafry, to najchętniej wziąłbym tą grubą bułkę z warzywami i tymi sosami. Knysza. Naprawdę fajnie się tutaj to komponuje. Może sera bym dorzucił, mają tu ser w pozycjach, chyba jest niedostępny, no szkoda. Ale fryteczki do tego, bez tej kuli, bez kuli, pomijamy tą kulę, bo ona... A spróbuj jej. Kawałek jej wziąłem... To ma fajny kawałek. Kawałek jej wziąłem i stary, ona tak zabija smakiem wszystko. Melonidas, no. O kurde. No mega średnia to jest atrakcja, jedzenie takiego kebaba. Buła, warzywa, taki sosik i fryteczka. Jestem ukontentowany jak w McQuachu, tak? Tym, w Bib, jak ten drugi się nazywał? Barrab, tam ale, buka. Ale to nie, knysze we Wrocławiu jedliśmy. Knysze tak, ale tam były jakieś takie buka z frytkami. Buka z frytkami? Mhm. Był frytoburger. No. Frytoburger, ale to burger był, a nie knysza. A. Podsumowując, jak wypadła bafra, według mnie troszkę lepiej niż Am ze względu na te sosy. Nadal to są kebaby średnie. Nadal to są kebaby, na które specjalnie nie ma co jechać nigdzie daleko. Po prostu zwykłe średniaki. Kilka nieporozumień. Nuggetsy, totalnie do wywalenia. Burger, no nie wiem, no skoro są takie pozycje, to może ktoś je zamawia, ale dla mnie totalnie do pominięcia. Zostałbym przy tortilli. Bułkę bym rozważył, ale ja nie lubię do końca takich bliskich spotkań z tą kulą. Mogę to zjeść, ale wolę jakby nie widzieć aż tak, wiesz. No, ta była wysuszona, nie wyglądała apetycznie. Jeszcze na koniec w tej bułce, w tej pozycji trafił się glut kurczakowy. Zdarza się. Bafra troszeczkę lepiej niż Am. Ale nadal to są kebaby średnie.